Jesteśmy po kolejnym spotkaniu Orlen Ligi w Bydgoszczy. Nie udało się niestety przeciwko Pałacowi zdobyć żadnego punktu. No zgadza się, nie udało się. Pojechaliśmy tam z przekonaniem i z walką taką w środku w zespole, że chcieliśmy tam wygrać. Po tym nieudanym, bardzo nieudanym spotkaniu z Piłą, które było chyba najgorsze w historii w ogóle tutaj naszego klubu. Zagraliśmy tylko dobrego seta pierwszego, a później no to był bardzo, bardzo słaby występ, także tak krótko. Natomiast co w Bydgoszczy, no lepiej zagraliśmy, fajnie weszliśmy w ogóle w mecz, dużo ciekawych akcji, nasze prowadzenie, stan meczu 1-1 i ten trzeci set również dużo dobrej gry po naszej stronie. Tam końcówka nie potoczyła się tak, jakbyśmy chcieli, uciekły nam akcje z przyjęcia i znowu coś padło, znowu się nam tutaj rozłamało zespół w tym czwartym secie, rozpadł się i gładkie zwycięstwo zespołu z Bydgoszczy w tym czwartym secie. Duża znowu była taka sytuacja taka po tym meczu, znowu taka nieciekawa, bo wszystkie dziewczyny bardzo chciały, bardzo przeżywały to spotkanie, mocno nastawieni byliśmy na to spotkanie. Znowu łzy po meczu, to widać właśnie, że zespół chce bardzo, że zespół pracuje i bardzo zależy wszystkim tutaj w klubie, wszystkim nam, czy gramy u siebie, czy na wyjeździe, żeby to zwycięstwo było, żeby jak najszybciej się odbudować i tak jak czekaliśmy na zwycięstwo, które w fajnym stylu odnieśliśmy tutaj grając na swoim boisku z zespołem z Muszyny, tak samo teraz znowu czekamy i mocno pracujemy, mocno wierzymy w swoją pracę, jaką wykonujemy, bo ja nie mogę złego słowa powiedzieć na temat zawodniczych, że coś nie robią albo coś robią na pół gwizdka, bo widzę, jaką pracę wykonują na treningach i tu potrzeba jest no właśnie taka jedna dobra sytuacja, która spowoduje, że zespół znowu wróci na tą ścieżkę zwycięską. Jesteśmy po 9 meczach, więc takiego podsumowania krótkiego możemy dokonać. 2 zwycięstwa, 7 porażek i na pewno nie jest to bilans, który wy sobie zakładaliście, a z drugiej strony to też w żadnym stopniu nie może zadowalać kibiców i takie sygnały do was docierają. No dokładnie, nikogo to nie zadowala. My doskonale wiemy też, że kibic, jeżeli przychodzi na mecze, chce widzieć zespół, który walczy, który zwycięża i daje dużo radości właśnie swoim graniem i tak samo często właśnie o tym rozmawiamy i powtarzamy, że my gramy dla kibiców, gramy dla swoich rodzin, gramy dla całego środowiska tutaj bielskiego, żeby dać dużo ludziom satysfakcji. Przychodzą, mają zobaczyć, jak ja to często powtarzam, dać ludziom igrzyska, dać ludziom emocje i takich emocji oczekują, ale przede wszystkim tych emocji takich pozytywnych. No ostatnie właśnie mecze tych emocji jest dużo, ale właśnie w drugą stronę. I co mogę powiedzieć? No, mogę tylko zaapelować właśnie, żebyśmy byli wszyscy razem, na dobre i na złe. Ja wiem, jaka jest siatkówka też w Bielsku. Znam dobrze to środowisko. Mogę powiedzieć, że czuję się prawie tutaj jakby wychowany na siatkówce tej bielskiej, bo lata temu również byłem zawodnikiem BBTS-u. BBTS również przeżywa trudne chwile. 4 lata grałem w BBTS-ie, 5 lat pracowałem wcześniej tutaj w BKS-ie z sukcesami. Klub miał wtedy właśnie tą serię, gdzie zawsze były medale, klub grał w pucharach europejskich. Trochę inne czasy. Teraz mamy całkiem inny projekt. I nowy zespół jest. Widać po sytuacji też w tabeli, że wiele zespołów się pozmieniało i tutaj zdajemy sobie sprawę, że potrzebujemy zwycięstwa jak najszybciej po to, żeby dać sobie radość, dać sobie kibicom radość i spokój pracy swojej wszystkim, bo nie jest łatwo, jeżeli niektórzy mogą sobie z tym poradzić. Ja na przykład nie mam z tym problemu. Jeżeli ktoś coś do mnie mówi albo ktoś coś tam nie napisze, to ja sobie puszczam jednym uchem, w drugim wypuszczam. A jeżeli dochodzą do nas sygnały właśnie takiego typowego hejtu, to wiele osób sobie z tym może nie poradzić.
To nie jest proste. Jeżeli ktoś chce komuś coś powiedzieć, najlepiej niech przyjdzie, powie to w cztery oczy, a nie wypisuje różne bzdury, nie mając pojęcia, co się dzieje w zespole, co się dzieje w drużynie, jakie są sytuacje zdrowotne, kto może grać, kto nie może grać, bo to tylko my wiemy. Kibic to zrozumie, ale zwykły widz to tylko przychodzi, patrzy i myśli tylko w kategoriach zero-jedynkowych. Zwycięstwo, przegrana, zwycięstwo, przegrana. A tak na dobrą sprawę wszystko się dzieje właśnie na hali, na siłowni, za tą kurtyną, która jest zamknięta, a później są zawody. I tutaj chciałbym właśnie parę rzeczy powiedzieć na ten temat. Gdybyś miał takiej analizy dokonać sportowej, tej początkowej fazy rozgrywek, co jest w zasadzie największym problemem? Gdzie szukać takich aspektów, które sprawiają, że BKS jest dzisiaj w tym miejscu, a nie w innym, nie w górze tabeli, bo przecież mierzycie w tym sezonie w miejsce w czołowej szóstce. Tak, tak mierzymy i takie są cele i zamiary były od początku sezonu i dalej się tego będziemy trzymać. Zespół budowaliśmy wspólnie tutaj z działaczami i w sztabie trenerskim. W wielu zespołach często się tak powtarza, że to jest mieszanka doświadczenia z młodością. Również u nas jest, ale to ja bym troszeczkę inaczej to podsumował. Jest całkiem nowy projekt, powstał w tym sezonie. Sytuacje są ciężkie w klubach. Wiele klubów ma problemy też takie finansowe, trzeba jasno sobie to powiedzieć. Zbyt wysokie kontrakty, które obowiązują od dłuższego czasu, w pewnym momencie kluby nie wytrzymują takiego natężenia i powstają różne dziwne sytuacje. Myślę, że coraz więcej klubów właśnie będzie schodziło z tych wysokich kontraktów, bo często jest tak, że my jako trenerzy mamy na przykład, tutaj rozmawiam też z kolegami po fachu, wiele jest takich sytuacji, że Wiele jakby zawodniczek ma mega kontrakty, a poziom sportowy nie jest adekwatny do tego, co zarabiają na tym poziomie. Ja nie mam problemu z tym, żeby ktoś zarabiał duże pieniądze, ale ta jakość, ta wartość sportowa, żeby też była na tym poziomie. Bo później przychodzi, zderza się z taką sytuacją, że trzeba pewne rzeczy od początku wszystko uczyć, a żeby to funkcjonowało jak należy, to potrzeba czasu, to nie wystarczy okres przygotowawczy, nie wystarczy pół sezonu, pierwsza runda, czasami potrzeba całego sezonu. Co może trener też zrobić z nowym zespołem, gdzie się wszyscy poznają tak na dobrą sprawę od samego początku. Okres przygotowawczy jest fajny, jak nie ma presji, nie ma ciśnienia, nie ma tego rytmu meczowego, dopiero później wychodzi w sezonie, jak kto reaguje na sytuacje stresowe, kto jest bardziej odporny na stresy, na emocje takie właśnie, które pojawiają się w trakcie sezonu, w sytuacjach kryzysowych. I my jesteśmy też ofiarą tego systemu, krótko mówiąc. Pytałeś jeszcze o początki też. No tak jak właśnie wspomniałem, budowa zespołu, ale na pewne rzeczy też nie mamy wpływu. Pewne rzeczy, które pojawiają się w trakcie rozgrywek, czyli sytuacje zdrowotne, to są rzeczy, które wychodzą w trakcie. Nasz projekt, nasza budowa wyglądała w ten sposób, że mieliśmy też mieć oparte przyjęcie na dwóch zawodniczkach, które gdzie lewe skrzydło, jedno miało być też na wysokich piłkach, miało kończyć dużo piłek, tych trudnych, bo techniczne zawodniczki mamy, które potrafią fajnie przyjmować zagrywkę i też grać na szybkiej piłce. Od dłuższego czasu nie możemy, jak wszyscy widzimy i pytają się, co się dzieje, od dłuższego czasu nie możemy skorzystać z Eweliny Brzezińskiej. Tu mamy problem, to trzeba jasno powiedzieć, jest problem, bo zakładaliśmy, że będzie kluczową też zawodniczką, sama zawodniczka również nie czuję się komfortowo w tym momencie, bo wie, że nie może dać 100% z siebie, ale to tylko i wyłącznie ograniczenia właśnie zdrowotne. Miała zrobiony zabieg na kolano na koniec ubiegłego sezonu. Przyszła do nas w sierpniu, my o tym doskonale też wiedzieliśmy.
rozpoczęła okres przygotowawczy i jeszcze nie jest w takim stanie, żeby można było z niej korzystać w 100% w treningu, a co dopiero w meczu. Gdzieś został popełniony błąd i tutaj my jesteśmy po rozmowach, wiemy, gdzie te sytuacje się trochę nam rozminęły i zostawiamy to tutaj w swoim gronie. Natomiast jest po badaniach takich kontrolnych, które były zrobione 3 tygodnie temu, jest problem i deficyt właśnie na mięśniu czworogłowym, potrzebuje kolejnych tygodni i jest w trakcie rehabilitacji, rehabilituje się. Za 2 tygodnie ma znowu kolejną kontrolę i będziemy widzieć, czy ta poprawa jest znacząca. Na tą chwilę nie możemy z niej korzystać, korzystamy z tych zawodniczek, które są. Przez ostatnie 3 tygodnie, tak na dobrą sprawę, nie mieliśmy też Asi Szczurek w treningu takim na siatce. Dopiero ostatnie ten tydzień dopiero jest w takim treningu, można powiedzieć, pełnym. Problem z Achillesem, oszczypnięty ten Achilles został, więc na treningu ograniczone możliwości, dużo korzystałem właśnie ze sztabu. Dobrze, że mam takich trenerów, którzy potrafią grać w siatkówkę i wchodzili w te granie siatkarskie na treningu. Ola Wańczyk, atakująca, która bardzo fajnie rozpoczęła sezon i fajne zmiany dawała Soni, żeby trochę złapała Sonia powietrza i wyłączona na 10 dni z treningu. Tak? Mięsień tutaj nadgrzebieniowy jej popuścił, nie mogła atakować, znowu zabiegi, znowu rehabilitacja. Więc to jest kolejna sytuacja zdrowotna, która ogranicza nam pole manewru, czy na siatce, czy wejście na zagrywkę, czy na blok, bo nie mogła nawet takich elementów robić. Więc to są rzeczy, na które nie mamy wpływu, tak jak powiedziałem, ale potrzebujemy w takich sytuacjach dużo czasu na rehabilitację, cierpliwości właśnie, żeby to wrócić, bo ja jestem daleki od takich sytuacji, że ktoś powie, że ma rehabilitację i po 2-3 dniach mówimy, dobra, koniec tej rehabilitacji, gramy, bo jest potrzeba twojej tutaj osoby. No nie, nigdy tak nie zrobię, jeżeli zawodnik nie będzie na 100% gotowy, to ja go nie wpuszczę na boisko. Jeżeli mamy jeszcze takie zalecenie od lekarza, od naszej fizjoterapeutki i lekarza tutaj klubowego i jesteśmy po różnych badaniach, no to nikt takiej odpowiedzialności nie weźmie. Więc to są sytuacje takie, które w pewnym momencie też nas ograniczały. Czas i cierpliwość. Ale o tym właśnie mówię celowo i świadomie, żeby wszyscy się też o tym dowiedzieli, bo to jest ważna sprawa. Bo później się zastanawiam, dlaczego ta nie gra, dlaczego ta stoi w kwadracie, co ten trener robi, dlaczego nie korzysta z tej zmiany czy z tej, bo ma wszystkie gotowe. Nie, to nie jest tak. Łatwo jest właśnie oglądać i wydawać opinie, osądy, nie znając sytuacji od środka. Wspomniałeś o meczu z Muszyną. To nie był jedyny dobry występ, bo i w Łodzi BKS zagrał dobrze i mecz z Chemikiem Police też był dobry w waszym wykonaniu, a kilka dni później prezentujecie się zupełnie inaczej. Z czego wynikają akurat takie wahania formy? Tak, no i dokładnie to jest jakby kolejny temat, który rozmawiamy, rozważamy. Tu jest w takim układzie właśnie dużo odgrywa rola głowy. Nastawienie właśnie takie na to mentalność zwycięzcy, na to, żeby nie myśleć o tych sytuacjach kryzysowych, porażkach. Wiele takich sytuacji, że dziewczyny zbyt głęboko myślą o rzeczach, które już są za nimi, tak? O tych piłkach, które są stracone, o sytuacjach, które są za nami. Od jakiegoś czasu rozmawiamy na te tematy i staramy się myśleć tu i teraz, w kategoriach właśnie tu i to. Teraz jedna piłka, jeden set, ten mecz i żeby jak najszybciej właśnie uwolnić się z takiego negatywnego myślenia i powtarza mi właśnie, że to co mamy w głowie, nasze myśli, to są naszymi czynami i to co sobie włożymy, wszystkie decyzje powstają między uszami. To jak na dobrą sprawę nasze decyzje są kluczowe. My możemy wiele rzeczy podpowiedzieć na odprawie, wiele rzeczy w treningu zrobić, ale później jest mecz, napięcie takie emocjonalne i w pewnym momencie właśnie gdzieś ta głowa puszcza. Zatraca się ta pewność. I nad tym dużo pracujemy, żeby właśnie uwolnić się z tych kajdanów takich, które gdzieś głowę nam zaciskają. Tak. Też powiedziałem kiedyś jednej zawodniczce, że to jest tak jak ze śmieciami. Jak masz śmieci w domu, bierzesz coś, co ci się nie podoba, bierzesz worek, pakujesz, wyrzucasz.
Nie ma tego. Tak samo w głowie. Mamy wiele myśli negatywnych na nie. Trzeba spakować i wyrzucić ze swojej głowy. Bo tylko właśnie takim myśleniem, pozytywnym nastawieniem się, bo naprawdę robią fajną robotę dziewczyny na treningach i to wygląda dobrze. Tylko żeby to dobrze było w dłuższym wymiarze takim czasowym, tak jak wspomniałeś o tych meczach, które graliśmy całkiem niedawno. To były dobre mecze z mistrzem Polski na wyjeździe i z zespołem wcześniej z Muszyną tutaj u siebie, czy z zespołem z Łodzi, który tak samo ma bardzo ciekawy zespół. Kolejny sezon, praktycznie jest ten sam zespół, kolejny sezon się zgrywa ze sobą, więc to jest sytuacja, która daje do myślenia, że nie można zbudować zespołu przez sezon, a co dopiero przez półtora miesiąca od rozpoczęcia ligi, więc jest ten proces długofalowy. I tak jak Nela nasza ostatnio też mówiła w wywiadzie pomeczowym, że nie da się stracić formy przez tydzień, ani zbudować przez tydzień, czy przez 3-2 dni. Dokładnie tak jest. To wszystko właśnie sytuacje tego typu, jak teraz mamy, że zespół stara się bardzo i potrzebny ten jeden taki przełącznik, żeby wskoczyć znowu na zwycięstwo, na te tory, ale właśnie no, te sytuacje, które gdzieś z boku docierają do zawodniczek, no nie sprzyjają temu i tutaj powtarzam im właśnie, że trzeba być głuchym i ślepym na to wszystko, wyłączyć się z pewnych takich rzeczy, nie myśleć o tym, tylko właśnie być razem w trudnych momentach, razem się wspierać i razem dążyć i realizować ten projekt, który mamy. Jest coś w tym, że łatwiej gra się wam z tymi zespołami, z którymi nie musicie wygrać? Te drużyny bardziej w waszym zasięgu to są takie trudniejsze mecze? Na pewno gdzieś tak w podświadomości jest może bardziej, nie? Że dobra, jak gramy z Chemikiem, gramy z zespołami, tak jak wspomniałeś, teoretycznie lepszymi na papierze, no to dobra, gramy w kategoriach takich, które często też się powtarza, ja tego nie lubię, ale powtarzają gdzieś tam, czy zawodnicy, czy w klubach się też powtarza, że ktoś coś musi, a one mogą, tak? Że Chemik musi, a tutaj my możemy. Nie ma czegoś takiego w sporcie, jak musi. Ja w swoim w ogóle języku rzadko używam słowa, że ja muszę, albo zawodniczka musi coś zrobić. Ona może to zrobić, ona to chce zrobić, stać ją na to i w takich kategoriach staramy się myśleć. Ale gdzieś w głowie jest, dobra, gramy na luzie, tak, bo jak przegramy, to się nic nie stanie. Większe ryzyko jest, ale myślę, że od tego coraz bardziej jakby uciekamy, bo my przede wszystkim właśnie nastawiamy się w każdym meczu na swoją grę, to co my mamy zagrać. Przeciwnik oczywiście gra też o zwycięstwo, ma swoją taktykę, swoją analizę naszego grania, ale to co my włożymy w ten mecz, jak zrealizujemy taktykę i jak podejdziemy właśnie z taką determinacją, gdzie wszystko zaczyna się od zagrywki. To jest jedyny element, który pokazuje tak na dobrą sprawę, czy zawodnik jest w dobrej dyspozycji, czy trochę w słabszej, bo to jest jego miejsce, jego podrzut, jego ręka, głowa i zagrywa. I tutaj nikt nie przeszkadza, tu nie ma przeciwnika. Trzeba taką jedną akcję wykonać najlepiej, jak się potrafi. I od zagrywki zaczyna się wszystko. Z drugiej strony, czy przeciwnik przyjmie, czy my możemy grać w systemie blok obrona i wyprowadzać kontry. Bo tak jest w środkówce, że mecze się wygrywa nie tymi elementami, czy tymi akcjami, które się dzieją po przyjęciu zagrywki. Bo tu jest jedna akcja, jest przyjęcie zagrywki, jest punkt i trzeba zrobić przejście i iść na zagrywkę. Mecze, sety wygrywa się po swojej zagrywce, po swoim kontrataku lub bezpośrednim punkcie w bloku, ale to jest efekt właśnie dobrej zagrywki i odczytania później to, co się dzieje na siatce. I nad tym elementem dużo pracujemy. Ten ostatni mecz nawet pokazał, że Ola Trojan wykonała 20 zagrywek meczów w Bydgoszczy. Nie zdarzyło jeszcze się tak. Dużo zrobiła problemów tam dziewczynom, więc jakby się tak zagłębić też na tych poszczególnych naszych zawodniczkach, to widać postęp w tych dziewczynach, że idą do przodu. Ale no to jest potrzeba czasu, to jest mega czasu, a wiem, że właśnie nasze środowisko bielskie jest takie, że no jest niecierpliwe. One chcą mieć ten sukces, wynik od razu. Z jednej strony się też nie dziwię, bo jak tutaj siedzimy, patrzymy, przy jakim logo siedzimy, no to klub z wielką tradycją, z wielką historią, no ale tak samo jak powtarzam w różnych rozmowach, czy to jest historia. To jest historia, która jest zapisana na kartkach pięknych albumów ze zdjęciami, pięknych książkach, pięknych pucharów, które są w klubie,
A mamy teraz zespół taki, który jest właśnie tu i teraz. I teraz pilnujemy tego sezonu. Ten sezon nam pozwoli jakby pokazać, gdzie zostały popełnione też błędy. Trzeba sobie też powiedzieć o tym, gdzie zostały popełnione błędy. Jest to okres przejściowy, jak też powtarzamy tutaj w klubie, po to, żeby kolejne były lepsze. Ja pół żartem, pół serio kiedyś powiedziałem w jednym z wywiadów, że chciałbym być tutaj jak Alex Ferguson. I tak bym chciał być, bo naprawdę mamy dobry sztab tutaj. Mówiąc to, co na początku mówiłem, ile już jestem w tym Bielsku, znam to całe środowisko i ten klub od podszewki. Wiem doskonale, ile jest młodzieży w tym klubie. To jest też jakby kolejny temat i myślę, że na oddzielną rozmowę, ale tak pokrótce, no jest tutaj mega potencjał. To jest szkolenie tutaj się odbywa przez wiele lat, ale tak na dobrą sprawę nie widziałem od wielu lat, żeby zawodniczki, które kończą liceum, trafiały do pierwszego zespołu. I my tutaj w tym sezonie zaczynamy to zmieniać. Zaczynamy to zmieniać, bo w tych dziewczynach młodych jest potencjał. Zmienia się pokolenie. Jak się popatrzy właśnie, co się dzieje w lidze, to zmienia się pokolenie. My teraz mamy Asię Szczurek w składzie, doświadczoną zawodniczkę i mamy Anetę Wilczek, a mieliśmy na wyjeździe Wiktorię Szumerę. To jest całe pokolenie. To jest całe pokolenie. I tutaj w tych dziewczynach jest przyszłość. Te, które są doświadczone, które mamy właśnie, tak jak wspomniałem, kilka dziewczyn w składzie, mają przekazać tą dobrą wiedzę, tą pałeczkę, właśnie ten charakter tym młodym dziewczynom. A często jest tak, że ja też jestem z tego pokolenia. Trochę te dziewczyny młodsze gdzieś za mało się rozpychają łokciami w tym sporcie. Za delikatne są. Jakieś takie konstrukcje są takie, że za bardzo są wrażliwe. Często płaczą. Trzeba w sporcie mieć twardy charakter, trzeba się rozpychać łokciami. Jak ktoś cię uderzy, to trzeba mu oddać. I te dziewczyny właśnie, tak jak Asia, tak jak Mariola, to jest to pokolenie, które przeżywało takie inne jakby sezony, które były kiedyś. I w tym klubie również tak było. No jeżeli w sporcie jest za delikatnie, za miękko, to ciężko jest skoczyć na ten wyższy poziom taki i iść jakby coraz wyżej w tym szczycie swojej kariery. Trzeba pewne rzeczy przełamywać, wyciągać wnioski z tego, z każdej właśnie, każda jakby porażka to jest początkiem sukcesu i to powtarzam często, bardzo często, bo to są takie rzeczy, o których trzeba pamiętać i być przekonanym do swojej wartości. Być przekonanym do swojej wartości, że się staje przed lustrem, idąc na trening czy kończąc mecz, to mówisz sobie do siebie, słuchaj stary, zrobiłem wszystko, dałem się maksa, okej, na to mnie teraz stać, na to tyle mogę teraz zrobić, przeciwnik był lepszy. Jeżeli tak sobie każdy odpowie, jest okej. Może właśnie w drugą stronę. Mówimy w kategoriach tu i teraz, czyli środowe spotkanie z Legionowią. Patrzymy w tabelę, to jest zespół, który jest za BKS-em, ale to nie znaczy, że to będzie łatwy mecz z tych względów, o których mówiłeś. Dokładnie, no to jest kolejny przeciwnik, który jest w naszym zasięgu, to trzeba bez dwóch zdań powiedzieć i mamy ten mecz zagrać najlepiej jak potrafimy i szukać punktów w każdym meczu, ale mamy kolejny przeciwnik, który przyjeżdża, również będzie szukał punktów, to są w podobnej sytuacji kilka spotkań z rzędu przegranych. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, że mamy pilnować swojej gry, swojej jakości i nie nastawiać się też cały czas w formie takiej, że właśnie tak powiem, że muszę coś zrobić, muszę, albo że mam wygrać. Bo jak za dużo się tak mówi, to w pewnym momencie się gdzieś zapomina o rzeczach, jak masz to zrobić, jak masz wygrać, co masz zrobić na boisku, jak masz zablokować, jak masz zagrać, jak masz zaatakować. Bo tylko jest taka właśnie hura do przodu. Nie, no to siatkówka potrzebuje chłodnej głowy, chłodnej analizy, obserwacji, co się dzieje. To jest taka fajna gra, gdzie dużo się gra właśnie obserwacją, patrzeniem. Tak jak mamy gdzieś bronić w obronie, powtarzają czasami trenerzy czy kibice, a broń tą strefę. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby zawodniczka broniła piłkę, żeby patrzyła na piłkę, żeby broniła piłkę. Nie, strefy się nie broni, broni się piłkę.
Jakie założenia na ten mecz najbliższy? Założenia są proste, jak w każdym poprzednim meczu. Trzeba wyjść od samej zagrywki, gramy na swoim boisku, trzeba mieć presję w tej zagrywce. Zrobić taką zagrywkę, żeby przeciwnik miał z tą zagrywką problem. Wtedy łatwiej się gra blok, obrona i kontratak. Przede wszystkim pilnować swoich akcji, które mamy po swojej stronie boiska, czyli jak od przyjęcia, bo mamy zawodniczki, które potrafią grać szybką grę, potrafią grać kombinacyjną. Bardzo dużo trenujemy tego środka, chcemy grać tym środkiem, bo o tym jeszcze nie mówiliśmy. Więc nasze środkowe w tych meczach, które graliśmy właśnie tak z Muszyną, czy z Chemikiem, czy z Łodzią, dostawały też dużo tego środka, tego pierwszego tempa i stanowiły zagrożenie, jeżeli gra się tym środkiem. Z drugiej strony też dziewczyny muszą na to reagować, gdy łatwiej rozgrywającym później grać jest na skrzydła, więc się znowu pojawia pojedynczy blok. No i to jest właśnie gra, to jest rola rozgrywającej. Można jej powiedzieć pewne schematy, ale później wszystkie piłki przychodzą przez jej palce i ona jest reżyserem kina akcji. I kolejna rzecz jest też ważna, żeby każda dziewczyna też czuła odpowiedzialność na tej jednej piłce. Jeżeli mam niedokładne przyjęcie, to jeszcze jest rozgrywająca, która tą piłkę ma poprawić. A jeżeli jest niedokładna wystawa, to jest jeszcze ta trzecia, która jest w górze, która ma oddać tak, żeby utrudnić przeciwnikowi, żeby nie popełniać tych błędów takich, które są niepotrzebne, a grać właśnie cierpliwie, bo mamy dobry system blok-obrona. Naprawdę dużo w tym ostatnim meczu również lepiej blokowaliśmy niż zespół z Bydgoszczy. I ten blok dobrze funkcjonuje. Jeżeli nie zdobywamy bezpośrednio punktu, to mamy dużo obron, kontrataków. I tutaj właśnie to, co mówiliśmy na początku naszej rozmowy, kontratak, nie tylko przez prawą stronę skuteczność, bo nam Sonia robi fajną robotę, dobry transfer, dobrze nam się sprawdza. Kolejny mecz na fajnym procencie grała i dostaje bardzo trudne piłki, bardzo dużo tych piłek dostaje, no ale z drugiej strony też jest przeciwnik, który reaguje na tą sytuację i idą podwójnym, czasami potrójnym blokiem na prawą stronę, no a to nie jest maszyna. Jest potrzebne odciążenie właśnie drugiego skrzydła na wysokiej piłce, na lewej stronie, żeby właśnie takie kontrataki też zamieniać na punkty. No i jesteśmy w takim etapie, że będziemy z każdym walczyć maksymalnie, ile możemy i tutaj już nie wybieramy, czy to przeciwnik jest tak jak teraz Legionowo, czy za chwilę będzie Rzeszów, który fajny skład zbudował i też ciekawie się prezentuje w lidze. Trzeba każdy mecz oddzielnie traktować i na każdym jednym meczu się tylko skupić, skoncentrować i nasza gra. To jest najważniejsza, jest nasza gra. Często tak samo też powtarzam zawodniczkom, żeby mieć radość z tego grania. Po każdej akcji z naszej zdobytej, po dobrym ataku, po dobrej akcji bloku, żeby pokazać z drugiej strony temu przeciwnikowi, że jest radość z naszej strony, bo to jest najlepszy sposób na przeciwnika, jak on z drugiej strony widzi właśnie, jak zespół przeciwny się cieszy, raduje z akcji wygranych, to podcina skrzydła i to ma być właśnie wulkan energii po zdobyczy punktowej. As, dobry blok, dobry atak, trzeba pokazywać to kibicom, pokazywać to zawodnikom z drużyny przeciwnej. Kibic też na to patrzy pozytywnie, od razu uwalnia takie emocje, jest głośniej, jest ciekawiej na sali i wtedy te emocje są dużo, dużo ciekawsze. Także gramy w środę. Dobrze też, że gramy w środę, że ten mecz po meczu jest tak bardzo szybko, bo nie ma czasu w ogóle zastanawiać się nad tym, co było. Dzisiaj mieliśmy też mecz, trening, porozmawialiśmy o treningu, co mamy zrobić. Po południu mamy kolejny trening, 2-3 zdania już na temat zespołu z Legionowa, wideo, trening typowo pod kątem właśnie meczu i w środę gramy. No i gramy o zwycięstwo i tutaj w takich kategoriach myślimy. Rozmawiamy też w klubie, żeby być może jeszcze pozyskać jedną zawodniczkę na pozycji przyjęcia z atakiem, bo nie wiemy, jak się potoczą losy w tych najbliższych tygodniach, jeżeli chodzi o Ewelinę, a potrzebujemy mieć zawodniczkę, która uzupełni, wejdzie do składu i będzie mogła nam pomóc w trudnych momentach. Na ten moment również w większym wymiarze czasowym będziemy korzystać z Szumery. W każdym meczu teraz będzie z nami. Po południu przychodzi do nas na trening. Myślę, że jest to dziewczyna z fajną motoryką i potrzebuje dużo pracy tak jeszcze nad techniką, ale to jest przyszłościowa zawodniczka.
miała debiut 17 lat w Orlenidze. Myślę, że tam w tych kategoriach gdzieś się zapisała jako jedna z młodszych, która debiutowała na tym poziomie. Medu siebie i zapewne liczycie na wsparcie kibiców. Jasne, bardzo liczymy na wsparcie kibiców, bo wierzę, że jest duża grupa fanów, kibiców, takich, którzy potrafią zrozumieć te sytuacje, które są teraz, które są w tym sezonie, te trudne sytuacje, którzy będą właśnie wspierać zespół na dobre i na złe. Jeżeli wygrywamy, to się cieszymy wszyscy i jest radość wszystkich, ale jeżeli są właśnie takie sytuacje, jeżeli jest przegrana, to też nie, chciałbym, żebyśmy umieli na to spojrzeć trochę inaczej, a nie od razu kopać, bo najłatwiej jest kopać leżącego, a ojców sukcesów jest wielu, doskonale o tym wiemy, a porażka jest sierotą i apeluję właśnie do wszystkich, żebyśmy przyszli w środę, mocno kibicowali i byli zespołem właśnie z całego serducha, bo ten zespół się odwdzięczy. Myślę, że już w tym meczu będzie widać kolejny charakter tego zespołu i że te dziewczyny zostawiają serducho i zdrowie na boisku właśnie dla kibiców, właśnie żeby dawać ludziom emocje i tą radość z tego grania. I zapraszam wszystkich na mecz środowy i wierzę, że będziecie z nami, że będziecie kibicować. A tym wszystkim niedowiarkom, tym wszystkim właśnie, co brzydko piszą, brzydko mówią, to jeżeli macie problem, to zapraszam na rozmowę indywidualną. Nikt nie będzie tego unikał, ktoś jest ciekawy, co się dzieje, można zawsze porozmawiać. Bo najłatwiej się schować za klawiaturą, napisać jakieś bzdury i być kozakiem. To jest słabość. Jeżeli chcesz porozmawiać, przyjdź, porozmawiamy. Bardzo dziękujemy i liczymy na dobry występ zespołu w środowym spotkaniu. Dziękuję bardzo.